Dzień dobry, witajcie kochani, prana z rana, dzień 65. Pamiętaj, że nie ma takiej istoty na świecie, która nie przeżywałaby trudu, samotności, lęku, rozpaczy. Nie ma na świecie takiej istoty. Komary mi tu latają z rana. Nie ma na świecie takiej istoty, która nie doświadczałaby myśli, które wiążą się z poczuciem bezradności, bez sensu, związane z tym, kiedy chcesz sięgać po swoje i kiedy chcesz dyscyplinować się do tego, żeby osiągać to, co chcesz. Nie ma na świecie istoty, która nie doświadczałaby tych trudności. Nie ma. Może to ci pomoże zrozumieć, że nie jesteś sam na tym świecie, który chce być szczęśliwy. Nie jesteś jedyną istotą, która pragnie szczęścia i która musi zmagać się z tym, co jest na twojej drodze. Jeśli masz poważniejsze trudności, to są grupy wsparcia, są ludzie, którzy ci pomogą, i jest naprawdę masa możliwości, jeśli tylko otworzysz się. Natomiast jeśli dotykają cię trudności życia codziennego, to uwierz mi, że nie ma takiej istoty na świecie, która nie przeżywałaby tego samego albo czegoś podobnego co ty, która nie przeżywałaby dołków, nie miałaby gorszego dnia, która nie chciałaby rano wstawać z łóżka, która poddawałaby się, ale wstawała zarazem. Nie ma na świecie takiej istoty. Sposób, w jaki radzimy sobie z takimi sytuacjami, jest różny, bo rzeczywiście to każdy decyduje, ty decydujesz, w jaki sposób radzisz sobie z takimi sytuacjami.